Witam, meczki z tej strony Trajol, w pierwszym odcinku z Hellstrom 4 na edukacji Road to 56 jako Peru. Tak, to była jedna z propozycji napisane przez widza w komentarzach, więc jeżeli macie własne propozycje, piszcie także w komentarzach. I propozycja polegała na tym, żeby zagrać jako Peru i pójść jako Inkowie, co na samym początku wydawało mi się bardzo dziwne, po czym spojrzałem się na drzewko i było już mniej dziwne, bo się okazało, że mamy tutaj taką prostą ścieżkę, żeby po prostu być jako Inkowie. Trochę było dla mnie śmieszne, że to jest takie trochę proste, bo zazwyczaj, wiecie, w grach oni lubią takie dawać, że o, bo musisz zrobić takie coś tajemniczego, wcisnąć ileś tam opcji w eventach, żeby dostać tego władcę i jego drzewko. W takim razie możemy to zaczynać, zobaczymy jak to nam pójdzie. Ameryka Południowa ma to do siebie, że jest, jak to powiedzieć, odosobniona. Nikt się ją nie interesuje do pewnego czasu. W takim razie możemy rozpocząć i może zobaczymy co tutaj mamy. Mamy górscy ludzie, mamy jakichś gości, którzy nas nie lubią, mamy marynarkę, która nas nie lubi. Mamy ekonomię, która nas nie lubi. Mamy Monroe. Więc w głównej mierze nie mamy aż tak źle, ponieważ ta gospodarka to nie jest jakieś takie... O! Źle! Bardzo źle! Okej, dziękujemy. Więc tak, mamy przedłużenie wyborów, przez co skończyło się na tym, że... No sobie siedzą i nic nie robią. Ale są antykomuniści, więc to się liczy. Ogólnie patrzę na to, to jest po prostu portret tego, tych rosyjskiej właśnie rady, co mnie trochę bawi, bo sam edytowałem to, żeby do swojego moda. Czy coś tutaj mamy ciekawego, szczerze powiem? No, oprócz tego, że dostaliśmy ten Monarchist Influence, to w sumie nic. Więc w ciągu 3 minut od rozpoczęcia nowej serii już będziemy inkami, więc można powiedzieć, że a, zrobiliśmy to, już wszystko jest fajnie. Więc tak, pierwsze co, to też będziemy robić o te rzeczy, dlatego że po tym jak grałem Arabią, wiem, że jeżeli nie masz stali, to musisz sobie wybudować hutę. I to brzmi głupio prosto. No ale ja zbytnio nie grałem w Road to 56, więc dlatego... Okej, okay, Boliwia ma jakąś rewolucję. No, tak wygląda. Okej, okay, co tutaj mamy? Czy coś... Mamy prawie wszystkich zablokowanych. Uwielbiam, kiedy mamy prawie wszystkich zablokowanych przywódców. Dobra, ale możemy teraz zająć się jakimiś ideami i... Czy już jest nasz władca? Nie. A, bo musimy jeszcze poczekać. Myślałem, że możemy takie... O, bum! I dać już, ale nie. A tutaj to w ogóle strasznie długo zajmuje to. Okej, okay, więc oprócz tego, że mamy tutaj flagę LGBTQ+, dalej, nie wiem, nie znam się na tym. Ta nazwa się tak rozwija jak... To co, nie trudno określić się jak to. Okej, okay, no na razie sobie róbmy tą gospodarkę, bo będziemy na pewno potrzebowali ją w przyszłości. Zawsze jest potrzebna w przyszłości. Mamy tego gościa, którego zdobyliśmy. Tylko jest pytanie, czy... Smigli Manpower? O, nie. Oczywiście, że bierzemy. Jeżeli jest Weekly Manpower... Mamy gościa, gdzie on jest? Gdzie jest gościa od Weekly Manpowera? Tutaj. Dajemy. Podoba mi się, jak on wygląda. Chodzi o to, że jeżeli ktoś ma naprawdę Weekly Manpower na samym początku, to jest takie, że... ile tą Manpowera można na samym końcu zdobyć? Okej, okay, więc młodzieżówkę sobie zrobiliśmy. Nawet fajnie. Zawsze fajnie mieć trochę tego manpowera więcej.
No, czasami trzeba jednak nie dawać w modach aż tak dużo, bo się później kończy na tym, że jest zbyt OP. No, 20% manpowera, no to na 6 milionach to już jest pewna armia. Więc trzeba zawsze uważać, kiedy się kuduje. Okej, okazało się, że musimy jeszcze poczekać, więc te 3 minuty to nie. Ale może w 7 minucie się nam uda. W 7? Nie, 8. Sorry. Więc na razie sobie ciągnijmy to. Tak naprawdę nie mamy zbytnio teraz nic do roboty oprócz czekania, bo nasz political power jest taki w miarę normalny, więc to nie jest aż tak źle. W głównej mierze chcę sobie już ekonomię zmniejszyć. Możemy już na to, więc sobie fajnie. Tak się zastanawiam, co chodzi, a tutaj, że co z kobietami? No oczywiście, że traditional rules, a co innego? Tutaj ten weekly manpower. Weekly manpower. To 10%. Może jednak? Wiem tak. Kusi bardzo. Okej, coś tam się robią. Mają jakąś wojnę domową. Trochę śmiesznie ten gość wygląda. Okej, czy mamy coś ciekawego? Tutaj nic, więc może przejdźmy tutaj z powrotem. Na razie wszystko w gospodarkę wkładamy. Możemy już sobie w lepszą broń dać. Okej, nowa dywizja, czyli mamy jakieś słabe dywizje, jeżeli ją dostaliśmy. Okej, dawaj partial mobilization. Więc jak to wygląda? Więc tak, ćwiczcie, bo potrzebujemy doświadczenia wojskowego i przydałoby się już dać jakiegoś gościa. Mamy tutaj manewr. Speed to nie jest jakiś najważniejszy w tych lasach. Organizacja jest fajna. Okej, więc jest powrót Imperium Inków i ten gościu przejął władzę i teraz mamy fajne do. A wiecie, gdzie ona się rozpocznie? Okej. Nie jest tak źle. Mamy mnóstwo dywizji. Okej. Mamy tu w sumie tych dwóch generałów, których akurat oni są dobrzy, więc. Więc się nie martwię. Okej, mamy coś tutaj ciekawego. Możemy dywizję dostać. O, dostaniemy generałów od Inków. Nice. Dobra, wiecie co? Dawajcie mega agresywnie. Bo to nie jest tak, że mają dużo dywizji, a w głównej mierze musimy jak najszybciej ich jakoś pookrążać. Okej, dawajcie tą fabrykę. I tą tutaj. Raczej dockyardów nie będziemy budować. Szkoda, że. A nie, wybudowaliśmy jedną fabrykę, więc nie, szkoda mi. Okej, co tam mamy? A mamy mało znaczącą rzecz. Tutaj też mało znacząca rzecz. Na szczęście to jest to państwo, które wcześniej graliśmy, więc nie muszę nic ustawiać. Tak, robiłem kiedyś taki błąd, że jak robiłem wojnę domową, taką bardzo skryptowaną, to zmieniałem taga, że zmieniałem państwo, że się. Jak miało się to tych oryginalnych, to się zmieniało na innych. Co nie jest najmądrzejszą rzeczą, szczerze powiem, nie opłaca się tego robić. Opłaca się już udawać, że wybuchnie wojna, ta, że będziesz ty tą drugą stroną, ale po prostu pozmieniać tak, że to nowe powstało państwo to było niby to stare. Bo naprawdę nie opłaca się. Ej, mamy coś tutaj ciekawego. Możemy broń porobić. To jest coś ciekawego. Mamy samoloty. To jest to coś też ciekawego. Dobra, ich trochę tak. Nie jest ich za dużo, ale. Możemy ich wysłać. Wrogowie mają trochę, więc. W głównej mierze o to chodzi. No i mamy dywizje górskie, czyli wygraliśmy wojnę. Bo w głównej o to mierze chodzi. I. O, minus 15. Nie powiem, ale to trochę mocny.
To jest jakiś specjalny batalion, bo dostaliśmy takie w miarę w porządku. Ja chciałbym jeszcze zobaczyć tych generałów inkowych, jak oni wyglądają. Ale śmiesznie. Ale są słabsi. Śmiesznie wyglądają, ale są słabsi. Ok, to wejdźcie. Tutaj infantry. W sumie jeszcze Field Marshal miał. Tutaj. Mogę mu dać. Trzy trajdki to w miarę z początku. Dobra, jak te dywizje górskie już idą? Tak, tylko że. Tylko że one nie atakują w górach zbytnio. Dobra, niech nazbierają tutaj expa. Tutaj, jak widzą, jak im wzrasta, to ja takie. What? Wow. Dosyć mocny boost. W ogóle nie mamy fabryk militarnych, więc przydałoby się, żeby. O, właśnie coś takiego. Żebyśmy dostali fabryki militarne. I jako, że jesteśmy w wojnie domowej, to by się przydało, żebyśmy nie tracili war supporta. Bo naprawdę nie chcę tracić war supporta w głupi sposób. Okej. Możemy tutaj porobić. I teraz tylko zajmijmy się tym Mio. I co tutaj dalej możemy? Tutaj może się opłacać nawet robić kurtki. W sumie w górach jesteśmy, zimno może tam być. Okej. Trochę nie powiem, te dywizje górskie złe miejsca atakują. Więc je prześlę. Są już te dywizje górskie, są już. No, są dosyć okopani, ale powinniśmy sobie poradzić. W głównej mierze nie cierpię walczyć w górach. To jest pierwsza rzecz, którą chcę wam powiedzieć. Tutaj te dywizje górskie to kompletnie są słabe. Oczywiście też jest w głównej mierze to, że my nie produkowaliśmy zbytnio tych, wiecie, no, broni, dlatego że mieliśmy fabryk. Ale to jest drugi powód. Teraz jak już ich mamy trochę, to możemy poprodukować ich wreszcie. I co tutaj dać? No, górskie dywizje to wiadomo, że pójdziemy. Też trzeba będzie pójść w właśnie Jungle Infantry, jeżeli będziemy chcieli później walczyć. Więc to też jest ważne. Żeby porobić, dobra, na razie artę zróbmy. Teraz nas atakują. To nie jest miłe. Okej. Więc jak to wygląda? Wygląda na to, że nasze dywizje naprawdę są słabe. Okej, spojrzałem się na te dywizje. Możemy zmienić template tych dywizji, żeby na kompletnie coś mogły robić. Tak, wiecie, żeby nie było tak, że one są totalnie słabe. To może być. Dawajcie to i jeszcze dajmy ich, żeby było lepszymi dywizjami. I na razie niech one nic nie robią. No, oczywiście, że musiał coś zrobić. Dobra, więc jesteśmy w wojnie domowej, która w głównej mierze polega na tym, że nic nie możemy zrobić. O, nasze dywizje są też w sumie słabe. O, trzeci poziom Mio. To jest dosyć szybkie. Te badania nawet w miarę w porządku są. Okej. Więc tak, musimy patrzeć na zaopatrzenie tych gości. Bo muszczą prawie 700 karabinów. Będę każda z tych dywizji wziąć, dlatego trochę nam to zajmie. Dobra, ta wojna domowa raczej potrwa pewien czas. Nie straciliśmy zbytnio generałów. Będę wziął sobie tego od organizacji. Mamy bardzo dużo już weteranów, więc to mi się podoba. W głównej mierze dlatego, że nie mają ekwipunku.
Może lepszy samolot zróbmy. Tutaj mamy podstawowe i własne. Widzę, że Mio. Tylko niektóre są tego samego rodzaju, więc trochę jest to denerwujące. Ok, jak szybko budujemy karabin? Budujemy go 4 dziennie. Fabryk mamy mało co, więc nawet nie będziemy myśleć o jakimś rozbudowie gospodarczej. Tutaj chyba już nic zbytnio nie ma, więc support, trzeba zacząć robić. Ciężarówki też, to później się tam tych pociągów. Lig Maes. Ciekawe, że jest ta flaga, ale mamy inną. Compliance jest fajny. To nie może być w wojnie domowej. Stabilność. Stabilność na pewno by się nam przydała. Okej. Dobra, Arta już idzie. I możemy doktrynę. Myślę, że to jest nawet dobry pomysł, żeby zainwestować w Mountaineersów. Już jest Anschluss? Wow, ale ten czas szybko leci. Dobra. Tych karabinów w ogóle... W ogóle ich nie zmniejsza się ich ilość. Dobra, 500, no to już blisko jesteśmy wyposażenia takiego, jakiego chcemy. Ale na pewno się tutaj trochę zajmą tym. A my byśmy zaczęli robić dywizje dżunglowe. Okej. I ciebie też damy. Te dywizje dżunglowe na pewno się nam przydadzą w przyszłości. Ja to już widzę oczami wyobraźni. Okej, okay, tego nie będziemy robić, dlatego że nie mamy kompletnie, ale kompletnie gospodarki na to, więc wydaje mi się, że na razie powinniśmy się bardziej skupić na badaniach gospodarczych, dlatego że w sumie nic innego bardziej nie możemy porobić. Okej, okay, samolotciki. I co tutaj? Gospodarka. Tutaj radio możemy zrobić. Aż tak bardzo się nam nie przyda, ale możemy zacząć robić. Powoli już nam leci do dołu. Mamy tutaj 3 rodzaje tej samej broni. Nice. I co tutaj się nam pokazuje? To mi się podoba. To mi się podoba, że Amerykanie mogą zainwestować w nas. Okej, research speed. I co tutaj dalej mamy? Nigdy nie pamiętam, jak dokładnie co trzeba klikać w tym Mio zmotoryzowanym. No, nasi przeciwnicy mają ewidentnie tamte fabryki militarne, które wcześniej my mieliśmy. Ale może jeżeli weźmiemy te 3000 karabinów, to mogłoby nam coś pomóc. Okej, nacjonaliści wygrali. Tak bywa. A my... Musimy poczekać na te 3000 karabinów. Mamy coś tutaj, 120, nie jest jakieś mega ważne. Szukam fabryk. Fabryk, tutaj jest jakaś fabryka. Okej, okay, więc poczekajmy. O, już atakują, okej. Okay. Czyli potrzebowali w sumie ekwipunku.
już atakują, nasze dywizje górskie już trochę mają ataku, więc mogą się tym zająć. Możemy się tym zająć, to nam zajmie całą naszą gospodarkę? Nie całą. Część. Dużą część. A my... Chciałem sprawdzić te dywizje. Nie, jeszcze nie, ich nie będziemy produkować. Okej, więcej fabryk. Okej, widzę, że stolica w miarę jest okej. Tylko tutaj musimy przygwoździć ich. Dobra, i mamy stolicę. Czy coś tutaj ciekawego mamy? Tutaj chyba jeszcze zbytnio nic nie mam ciekawego. Ale dalej gospodarka, póki możemy. Gdzie macie teraz swoją stolicę? Nadal macie w tym samym miejscu. Więc musimy przejąć jakiś punkt zwycięstwa, jeden przynajmniej. Okej. Więc wojna domowa się zakończyła. Nice. My tutaj możemy wziąć tego gościa. I tak, i po tym jak to zakończymy, będziemy mogli tutaj rozpocząć. Myślę, że to nie jest dobry pomysł. Zaatakowanie Chile. Chile jest trochę z głupim pomysłem. Więc Boliwię najpierw zaatakujmy. Chodzi mi o to, że nie powiem szczerze, mamy tutaj trochę takie słabe granice. O, mamy Adept Table. Nice. Podoba mi się już ten gościu. Więc sobie zaatakujemy tych. I... tutaj też mały atak na stolicę. I zobaczymy jak to pójdzie. Dobra, na razie bym sobie zainwestował w doktrynkę. A tak to w sumie odzyskaliśmy tam te fabryki, oni też trochę pobudowali. Więc... hehehe, będziemy mogli znowu wybudować, więc się nam opłaci. Okej, w takim razie robimy tutaj. I co, gdzie tutaj? Możemy sobie w sumie to wziąć, dlatego że mamy w miarę dużo już fabryk cywilnych. I pobudujemy sobie po prostu tutaj trochę hut. O nie, Chile miało trzęsienie ziemi. O nie, co my zrobimy? Zaatakuje mi? Okej. Okay. Ile to zajmie? 30 dni, 50 dni? No to w miarę się przygotują. My tutaj Argentynę później możemy zaatakować. Może lepiej wcześniej Paragwaj zaatakować, jeżeli możemy. Nie widzę, żebyśmy mogli zaatakować Paragwaj. Chyba, że to jest tak powiązane, że... razem z Paragwajem. Nie. Kurde. Dobra, na razie nic tutaj zbytnio nie chcę robić. Musimy wybrać sobie nową pozycję, gdzie ci będą wystawiani. Oraz musimy sobie podbudować te dywizje, dlatego że one są słabe, więc nawet nie chcę ich wstawiać na razie. Okej. I co tutaj mamy? Tutaj możemy sobie zainwestować. Tutaj dywizja się wystawi sama. Lepsze karabiny. I... więcej na to. Wydaje mi się, że powinniśmy zainwestować w powietrze, dlatego że my kompletnie to kompletnie mamy te właśnie samoloty, ale nie mamy produkowanych, więc będziemy musieli coś sobie ogarnąć. W ogóle czy mamy w ogóle jakichś admirałów? Mamy. Wow. Dobra, ale ja będę już się z wami żegnał. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Z wami Dragon. No to cześć!